Pan jest Beksiński, tak? Ten malarz? Niby tak. To, co sobie wyobrażam i co mnie niesłychanie angażuje, dzieje się w jakiejś urojonej metarzeczywistości. Jestem Zdzisław Beksiński. To jest moja żona, Zofia Beksińska. Tomasz Beksiński. Tłumacz filmowy i prezenter radiowy. Genialny ojciec i genialny syn. Dzwoni dzwonek do drzwi. Aga, 18-letnia profesor, dusi mnie na rozmaite sposoby, łamiąc mi ręce i nogi. Co chwila doznaję orgazmu. Wreszcie umieram w konwulsjach. Matka się martwi. Już drugi dzień nie przychodzisz na obiad. Jeśli kontakt i współżycie rodzinne ma polegać na tym, że się kopie tam, gdzie człowiek ma najczulsze miejsce, ty bardzo źle mówisz, synek, wiesz? Ranisz wszystkich? Nie uważam, że samobójstwo to akt odwagi i męstwa. Jeżeli on już jest zdecydował, to czego? Bardzo cię przepraszam, ale bredzisz. Dobro wygrywa, wszyscy są happy, badają sobie w ramiona czysta, piękna i nieskazitelna miłość. Nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się nie znoszą. A nie będziesz tego wszystkiego opowiadał ludziom. Jak to nie będę opowiadał? Zapiszę wszystko z detalami, żeby nie uronić słówka. Ja nie jestem normalny nauką, myślę i w ogóle. Skąd przyszło do głowy, że są idealne na świecie? Skąd mi przyszło do głowy? Z książek, filmów i piosenek.